Cześć, witam na moim kanale i zapraszam na ósme spotkanie z Far Cry 4. Przypomnę, ostatnio byliśmy w Himalajach, więc posunęliśmy nieco fabułę do przodu. Udało nam się też spalić fabrykę Kyra T. Tak woli przypomnienia w takim szybkim i krótkim sportowym flashu. Oho, już nam robią wjazd na chatę. Także, no, nie wiem, czy sobie dadzą radę, czy nie, ale może byśmy im pomóc poszli, tylko gdzie tu są do licha drzwi? Tu. No, dali radę, jak widać, na załączonym obrazku. Są nasi? Nasi. Zobaczmy, czy mieli coś ciekawego. No, na szczęście nasi sobie tutaj dali radę świetnie. Prezerwatywę miał? A po cholerę mu. Oho, patrz, kolejna ekipa. Oj, Boże, Boże, ale wyście są głupie chłopy. No nic, takie mięso armatnie trochę. Zaraz sobie ogarniemy mapę, rzecz jasna. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Nie! Wysiadaj, chłopie. Dobra, idę uzupełnić ammo. Zrobimy zakupy. Uzupełnij ammo. I teraz tak, kubi dostosuj. To mam. Dobra, czyli wszystko mam w zasadzie. Sprzedamy to, co nam jest niepotrzebne. To jest. Skóry jakieś sobie pozostawiamy, bo nie wiem, która się przyda. Najwyżej ewentualnie będziemy... Ty, patrz, mam 10 skór wilka tybetańskiego. Czy ja mogę coś z tego zdziałać? Nie, no patrz, tyle skór i nic nie mogę z tego zrobić. No nic, trudno się mówi i żyje się dalej. Idziemy w takim wypadku. Także jednak wezmę sobie ich autko. My jesteśmy teraz tutaj. Co to jest? Zagubiony list. Weź ten list i odkryj historię Roberta i Charlotki. No, w sumie na początek, skoro i tak jesteśmy w pobliżu, mógłbym sobie wziąć ten list. My tam mamy misję jakąś do zrobienia. Fabularną, ale my się dzisiaj raczej zajmiemy posterunkami, chociaż można by jechać tu też do Longinusa, więc myślę, że do Longinusa może sobie też dziś zawitamy. Nie wykluczam takiej opcji. Tylko ja sobie tu wezmę. Nie. Wezmę sobie spluwę. Niech ten chłop mi tu przyjedzie. Ja sobie z nim pojadę. On chyba stąd jedzie. Nie wiem, czy to on, czy ona. No wysiadaj. No, ja, moving out. Do widzenia. Puść mnie, ty głupia kobieto. Jedziemy. Wsiadaj. No nie wierzę. Nie chce siedzieć koło mnie, woli tam. Dobra, no niech jej będzie, tylko jak wypadnie, to będziemy mieli ajne problemy, no ale sama tam chciała, sama się o to prosiła. Trzyma się nawet. Musiałem zrobić takiego testa, żeby sprawdzić, czy się dobrze trzyma.
Czy ja słyszałem słonia? O kurde, jaki fajny most. Tym mostem chyba jeszcze nie jechałem nigdy. Przynajmniej jakoś tak sobie nie przypominam. Dobra, i powiedz mi, gdzie jest do licha ten list? Tu? Dobra, ci nas nie atakują, ale gdzie jest ten list? Bo on jest niby gdzieś. Gdzieś tu. Czy na autentyk? Gdzie on jest? Nie no, ewidentnie jest oznaczony tu. O fuck, ale bym spadł jeszcze krok. No nie wiem, gdzie jest ten list, ale dobra. Skoro i tak już tu jestem, to sobie chociaż to... Dobra. Odkryjemy sobie chociaż to miejsce. Okej, jak już tu jestem. To sobie tu trochę pochodzimy. Tylko ja mam nadzieję, że ta kobieta tu do mnie przyjdzie. Co my tu mamy? A, tu jest ten list. No patrz. Czyli jednak dobrze, że tu zszedłem. No nie wziąłem tego pod uwagę, znaczy brałem gdzieś tam pod uwagę, ale nie wiedziałem jeszcze wtedy, że tu jest jaskinia. Aha, a tu wyszliśmy z drugiej strony tak jakby, tak? No jo. Dobra, to wracamy, kobieto. Ale ten konwój jest u góry, no to nie dam rady za bardzo, choćbym chciał zniszczyć tego konwoju pogana. Wezmę sobie to ustrojstwo. Jeszcze nie wiem, do czego się to przyda, ale biorę. Dobra, idziemy do naszego kara. I jedziemy... Nie wiem gdzie. Może na rozgrzewkę sobie tego ogarniemy, chociaż tu mamy dwa alarmy, średni poziom trudności. Albo ten. Dobra, to do tego pojedziemy. No chodź. W końcu normalnie wsiadła. Czy też wsiadł. Nie wiem, czy to jest chłop, czy baba. Ciężko mi jest określić jej płeć. Bądź jego. Dobra, inaczej. Ciężko jest mi określić płeć tej osoby. A może to jest jeszcze jakaś inna płeć, której, o której istnieniu ja nawet nie mam pojęcia.
Teraz świat jest tak zwariowany, że... O kuźwa, ale żem przyfanzorił w ten sklep. No dobrze, że nikt tam za ladą nie stał. Bo za wiele by z niego nie zostało. Przelecieliśmy przez ten nasz obóz, jak kurde, jakiś Intercity przez perony stacji, na której się nie zatrzymuje. Oh fuck. Co to jest za broń? Ja was proszę, ja mam taką broń? Co ja się będę z nim pierdzielił? Siadaj. Albo czekaj, bo odzyskam może to, co moje. Co to do licha jest za broń? Nie, albo tak, zamień mi to. Nasi? Ten w ogóle się nie boi. Ty, a gdzie jest jeszcze jeden? Ty, więcej ich tu było, gra mnie oszukuje. Dobra, nieważne. Aha, jest tu. Okej, wszystko jasne. No czekaj, chcę go przeszukać. Gdzieś tam przez chwilę miałem, przeszukaj. Dobra, to sobie go przeniosę. O. Kurde, rzucił jak... Kurde, workiem kartofli. Dobra, jedziemy. Szkoda, szkoda czasu. Nie wiem, co tam się dzieje, jedziemy stąd. Czekaj, rzucimy tam tylko okiem. Nie no, nic tam nie widzę, co by nas mogło zainteresować. Dobra, idziemy. Ty, to jest ten obóz już? Uuu, oh my god, ulala, dobra. To ja lecę najpierw tam do góry, żeby tutaj w ogóle to obadać. Ile my tu mamy alarmów? Jeden. No to powinno pójść w miarę. Dobrze by było, jakby nam się udało ten alarm wyłączyć. Kuźwa, tam na dachu ktoś stoi. Mamy plakacik. Nie, no nie pierdol. Ja jebie, te jebane cyjony. No i kurwa, już nas widzą. Jebane cyjony. Weźcie się tam nimi zajmijcie do chuja karmazyna. We're on our way to you.
No, i co? No, idą czy nie idą? Czy ja mam do nich iść? Jadą. Gdzie oni jadą? Ty, gdzie oni pojechali? Daj mi przynętę, chłopie, chociaż. Idą tu. Przyjechał do nas komitet powitalny. No i to mi się podoba. Kobito, strzelaj do chuja. No nie, co to było w ogóle? I mam takie jedno podstawowe pytanie. Dlaczego ta kobieta w ogóle nie strzelała? W ogóle. Pierdolone cyjony. Nie. Nie. Wezmę sobie spluwę. Żeby mi tu trochę dupę chroniła. Muszę mieć taki dupochron. Rzucę im tam mięsko. Niech się nimi trochę natura zajmie. Tylko mnie może do nas przyszli. O ty chuju! Ty, ja ją zabiłem? Mi z klikiem. Idzie! Ty, dosięgłem go z takiej odległości? O, oh, fuck. Kurwa mać, ty, oni tu przyjechali? A nie, to jest ta moja lufa. O jasny chuj. I kill you. No nie wierzę. Kurwa. Dobranoc, tu jest jeszcze jakiś. Siemano. Czekaj, tam na dole jest. Czemu ta kobieta w ogóle nie strzela? O ty. Dobra. Już?
No to szybko poszło. W sumie. No nie powiem, że bezproblemowo, bo jakieś tam problemy mieliśmy. Ale generalnie się udało. Ty, a co? No już myślałem, że nie będę mógł czegoś z nich pozyskiwać. A ich tam u góry w sumie jest jeszcze dużo. Więc pójdę sobie z nich trochę jeszcze pozyskuję. To co moje. Po co mam za to płacić? Recycling. Chodź tutaj, mały gnoju. Cyjonu pierdzielony. Skórę jego sprzedam, bo ja tych skór już mam za dużo. Ale przyda mi się przynęta. Przynęta jak najbardziej. Co żeby naprawić? Nie, no dajże spokój, nie będę nic naprawiał. W dupie mam tą naprawę. Dobra, tu już chyba wszyscy. Ups. Tu jakiś leży. Magazyn firmy Rohan. Przejęliśmy. Było łatwiej niż... się spodziewałem. Ale udało nam się ten teren tu przejąć. Kto został zaatakowany niby? O! Git. Polowanie? Nie, nie, daj mi spokój. Może nie dziś, może następnym razem. Tu mamy kolejny plakacik. Patrz, dwa plakaty w jednym miejscu. Gitara. Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Musimy sobie obejść w miarę dokładnie ten te budynki tutaj. No bo może coś ciekawego jeszcze znajdziemy, nie? Jadą. Ale może sobie tam jakoś poradzą nasi. O! Co, nie ma tu naszych? Tyle? Łe, panie. Dajże spokój, to szkoda amunicji w ogóle. Hey Andrzej, I found another propaganda center. I'm sending you the coordinates now. Head over there and take it out with extreme prejudice. Man, I've always wanted to say that. Take it out with extreme prejudice. That's like some serious black ops shit, man. Extreme prejudice. Okay, sorry, I'm just getting off topic. I'll let you get back to doing what you do best. This is Rabbi Ray Rana signing off. Okay, why am I talking like I'm on the radio? I mean, I am on the radio, but I'm not on the air. Fuck it. Just, I'm gonna go. Sorry, Ajay. Please don't think I'm a loser. Cause I'm not. No dobra. O, tu coś jeszcze mamy. Jezus, no dajże spokój, no to wszyscy poradzą jakoś z tymi tygrysami. Chyba. A przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra.
Czekajcie chwilę, moment. Uno momento, por favor. No i co? Obeszliśmy tu chyba wszystko w miarę. Oh, fuck, ale żem spadł. Tu jest nasz budynek, do niego pójdę na końcu. Ale tu zobaczymy. Co to jest? Nothing can stop you, nothing. Dobra, to te. Nie wszystkie te misje poboczne do mnie tutaj jakoś tak przemawiają. Więc raczej wszystkich robić nie będę. Rachel nie. W tamtym budynku byłem, w tym byłem. Ale tu nie byłem jeszcze na pięterku. Co im się dzieje? Nie widzę na mapie, żeby nas ktoś atakował. Ja jebie, jakiś jebany wilk pewnie, albo cyjon. Ja pierdolę. Jeszcze? To są kurwa jaja z tymi cyjonami. Za karę. Za oświęcim. Pieprzony cyjon. Wezmę sobie chociaż przynętę. Bo przynęty się kupić nie da. A ty oddasz? Grzecznie. Właśnie, czemu tej baby koło mnie nie było? I czemu ona mi nie ratowała dupy? Gdzieś ty była, jak cię nie było. Tak to jest, liczyć na kobietę. Dobra, idę do... do mojej chałupki. I musimy teraz trochę posprzedawać tych skór, no bo ja ich mam za dużo. A w sumie one mi się do niczego nie przydają w chwili obecnej. Więc... tak, uzupełnimy sobie ammo. I sprzedamy to, co nam niepotrzebne. Dodatkowo sprzedam... sześć tych skór cyjonowych. Resztę zostawiam. Aha, jeszcze sobie tak, miksturkę leczniczą, kamizelkę, żetony do spluw, gitara. Teraz tak, zobaczmy, co my tu mamy dalej do roboty. I możemy jechać albo tu i potem rozpocząć misję dla Yogiego. Myślę, że to nie jest głupi pomysł. A potem ewentualnie pojedziemy do Longinusa. Chociaż ja chciałem najpierw do tego Longinusa jechać. Dobra, to pojedziemy do tego Longinusa. Już mamy do niego kawałek. Ale trudno. Pojedziemy sobie tam. I ogarniemy to. Dobra, tym autem pojedziemy. Tym czymś jeszcze nie jechałem. Jezus, gdzie ta kobieta? Chodź. W końcu. Kurde, na tą kobietę to trzeba czekać. O!
Dobra. Wsiadaj. Tylko... O, ona tam idzie? O, i bardzo dobrze. Mam nadzieję, że ona będzie z tamtego naparzać. Jak już tam poszła. Bo jak nie, to nie wiem, co jej zrobię. O! Kurwa mać! Jak ja mam tu zjechać? Co ona odpierdziela? Wsiadaj! Wsiadaj, ty głupia kobieto! Co to jest? O! Siemano. Siemano. Dobra, wsiadaj, kobieto. Tylko idź tam najlepiej. O, widzisz. Bardzo dobrze. Że też my jeszcze takich aut tu nie mamy. W sensie my, czyli ten złoty szlak, czy czarny szlak, czy jak to się nazywa. Czy ja po kimś przejechałem? Chyba jo. Ups. Mam nadzieję, że to nie był żaden z naszych przynajmniej. O, ktoś sobie chyba nasze auto pożyczył, które my też pożyczyliśmy. Tak notabene. No jedźcie szybciej, kurna. Patrz, jakie przyspiesz. A przecież ich nie zabiłem. A nie, to byli cywile jednak, a nie nasi. Ale i tak ich nie zabiłem. Oni mi tu coś imputują. Żyjesz? Żyjesz. To czego stękasz? Stęka jak będziesz zdychać, a nie. No! Kto mu dał prawo jazdy? On nie przewiduje tego, że ktoś może zahamować? Kurwa mać, jak oni jeżdżą? Nie, no ten to chyba naprawdę prawo jazdy w chipsach znalazł. Ty, zawrócili. Oni to są... udani. Ups. No dobra. Zobaczymy, co ten Longinus będzie od nas chciał. Podejrzewam, że pewnie będzie tak jak zawsze, czyli jak rozpocznę misję, to ta cholerna spluwa mi stąd pójdzie. Konwój? Strzelaj! Noż, ja jebie. Ciekawe niby, jak on mnie tu dosięga. No to wsiadaj! No i widzisz? Kobito, jakbyś wcześniej zaczęła strzelać, to byś nie zginęła. A tak to za późno zaczęłaś strzelać, on zaczął pierwszy strzelać i cię zapierdzielił, że tak powiem. Ups. Dobra, mamy ją na pace, mamy ją na pace. Gitara. Kurde, mamy kawał drogi do tego Longinusa, ale zobaczymy, co on od nas takiego
tutaj będzie chciał. No dobra, to mnie prowadzi do tu. Ale chyba nam się tam uda wjechać. Pewno, że tu jest droga. Bo nie chcę, żeby mi ktoś może to auto zabrał. Maybe się jeszcze przyda. Ty, no jak on? On tam ma jakiś samochód, więc jakaś droga tam jest. To niby którędy. Nie wiem, ale na pewno nie tędy. O, tu jest jakaś ekipa. Naszych zresztą. Trzymaj się tam, kobieto. Ja pierdyle. Nie no, ja nie wiem, jak ta kobieta się tam jeszcze trzyma. Ale te dźwięki wydawane przez to auto nie wróżą nic dobrego, więc idę tam z buta. Siemano. Faktycznie, jemu zimno, bo kopci... A nie... Ja myślałem, że jemu jest tak zimno, a chłop po prostu fajkę pali. Miałem mówić, że kopci jak elektrownia. Co, nie da się tam do tego cholernego Longinusa dostać w jakiś bardziej cywilizowany sposób? Siemano. Handlować. Nie, chyba nie potrzebuję. Zestaw do szycia. No, na pewno będę krawcem. Na 100%. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil. For you are with me. Psalms 23, verse 4. It is good to see you again, AJ. Are you here to do the Lord's work? I guess so. I have a confession to make, AJ. I fear evil. Not the evil of other men, for that can be dealt with easily. No, it is the evil within myself that I fear. Do you remember my sins? The terrible business that I spoke of. You're talking about the diamonds, right? Yes! And the blood of the Lamb washes away all sins. But in order to gain purity, I must repent and make an act of contrition. There are more of these sins here in Kanat. And they must be tracked down. Start by finding a lost sheep. Follow him, and he will lead you to a vault. Bring me what you find within. I got it. And he calls his friends and neighbors together and says, rejoice with me, for I have found my lost sheep. No dobra. We can't help you. To jedziemy. Ja pierdzielę. Już myślałem, że się w to drzewo centralnie wpierdzielę, nie? Zabij cel, zabierz mu klucz do skarbca z diamentami. No dobra. Oczywiście, jak to Longinus zawsze nas musi przywitać jakąś swoją mądrością. No i nie inaczej było i tym razem. Też takową mądrością nas przywitał.
Do kogo oni strzelają? Chyba do Orła, tak mi się wydaje. Ale nie wiem. Dobra. Ty, no już myślałem, że ten chłop we mnie strzela, nie? I bym mu wypłacił z misia co najmniej. Jak za daleko? No nie, no to ja mam za nim jechać. No to mówcie mi tak od razu. Ja myślałem, że on tu przyjedzie, bo oni mi kazali tutaj być i czekać. Idę od razu do tego samochodu. Nie dam się tak zrobić drugi raz. To chyba... Chyba nie jest najlepsza misja na noc. Tudzież wieczór. Dobra, jedziemy za nimi. Bo muszę trzymać jakiś tam pewien dystans od nich. A z drugiej strony ten dystans też nie może być zbyt duży, żebym ich nie zgubił. I tak to właśnie jest. Jak nie urok, to sraczka. Ty, gdzie oni są? Dobra, no nie rób mi tego. Ciekawe, co ten chłop tam przemyca, skoro jest przemytnikiem? Punkt kontrolny, okej. Czyli jak rozumiem, był autozapis teraz. Może natura ich tam urządzi. No niestety. Jakby ich tu dziabnąć. No chyba muszę im tu po prostu zrobić wjazd na chatę, no i tyle. Tylko tak na całość, czy tak po cichu? No po cichu i tak za długo nie podziałam, bo przecież nie mam spluwy z tłumikiem. Naprawdę oni jeszcze o mnie nie wiedzą? Siemano. Jaki pedał? Ja nie jestem pedał. Chyba że o sobie mówiłeś. Ty, co on ucieka? A raczej próbował.
klucz do sejfu. Przeładuję sobie profilaktycznie broń. Ja też I see you. Gin. Patrz co za szmaciarz. Co, nie mogę go przeszukać? No, dlaczego niby? Dobra, co my tu mamy? Kupiec, panowie. Kupiec dotrze tutaj za 2 dni. Upewnijcie się, że skarbiec jest gotowy na transakcję, a diamenty wyczyszczone. Chcę, żeby przez kilka najbliższych dni byli szczególnie skupieni i czujni. Złoty szlak wydaje się mieć teraz oczy dosłownie wszędzie. No coś wam z tą waszą czujnością nie wyszło. Będę tu nadzorować wymianę. G. Okej. No coś wam, że tak powiem, nie pykło. Dobra, uciekamy. Oho, przyjechała ekipa. Find the source of the danger and eliminate it. Do widzenia. Kto następny? No chodźcie tu. Chodź do tatusia. No nie wierzę. Co za debil. Jeszcze jeden. No chodź. Chodź! No nie gadaj. Nie, no to po prostu... To jest jakaś masakra. To jest jakaś masakra. Tyle wam tylko powiem. To mnie obraża, że to jest takie... Że oni są tacy głupi. No dobra, także cóż, pożyczę sobie wasze autko. Gdziekolwiek ja mam z tym jechać. Ta, chociaż tam widziałem jeszcze jakieś czerwone punkty na mapie, więc jeszcze jełopy będą. Ale ja postaram się z nimi już tutaj w dyskusję zbędną za bardzo nie wchodzić. O właśnie. Aha, tylko ja mam jechać w drugą stronę, no okej. Patrz, ten co mi... Tam mam jechać. O ty chuju. Taki? Gin. Dobra, niech se oni tam strzelają. Jeszcze nie wiem co robią. Ja spierdzielam od nich. Ty, no, tylko mnie mów, że oni mnie będą autem gonić. Tego snajpera ogarnąłem autem. Taki mądry i odważny, to proszę bardzo. Nie ma problemu. Pokazałem mu, gdzie jego miejsce i zrównałem go z asfaltem. Czy też ziemią, bo tam asfaltu za wiele nie było.
Sarba Reed sądzi, że jestem głupi, ale ja wiem o tej małej jaskini za jego domem, gdzie ukrywa swoje rupie. Sara B sądzi, że dzięki zaopatrywaniu swoje księżycówkowe szczyny kaprala Nata i jego pułgówków z Armii Królewskiej jest nietykalny na tej wyspie. Sara B zapłaci za dzień, w którym mnie zdradził. Sara B pójdzie dziś wieczorem w dno swojej łodzi. Spocznie dziś wieczorem w podwodnym grobie. Używamy. Okej, misja wypełniona. Dobra. Czyli Longinusa ogarnęliśmy. A teraz tak, pojedziemy sobie. Do naszej wyzwolonej strażnicy. Tam się zaopatrzę w odpowiednie rzeczy. Weźmiemy sobie spluwę. Mamy kolejne zadanie dla Longinusa. Ale Longinus raz na odcinek myślę, że wystarczy. W zupełności. W sumie tam był handlarz, więc nie musiałbym tu zjeżdżać. Ale dobra, jak już wytyczyłem sobie trasę. Tam ta spluwa mnie goni, więc gitara. O! Widzicie? Dobra. Nie możemy tu zrobić też za wiele zniszczeń, no bo przecież to jest nasza strażnica, tak? Więc dobrze byłoby jej tutaj doszczętnie nie zniszczyć. Co tu takie lagi? Nie miałem wyczucie, żeby tu jednak przyjechać. Dobranoc. No nic, muszę przeładować. Przeładowanie tej broni trwa dość długo. Siemano. Giń. Chyba raczej I kill you. Ale się pięknie ustawili. I co, i spierdolili? No nie no. Ja was proszę. Co za tchórze. No, przyjedź tu w końcu. Do mnie. Mój przydupasku. Do kogo on jeszcze szczela? A, to chyba z radości tym razem. Okej. O, dobra, lecę sobie tutaj teraz te ammo uzupełnić. Sprzedam to, co jest mi niepotrzebne. Dobra. Tu znowu nie mam tego. Żetony spluw też sobie dokupię. No i tyle. Którą mamy godzinę? Czy będziemy spać?
tu mam jakąś notatkę? A nie, dziennik. 3 z 20. No dobra, spróbujmy się przespać. Tylko nie wiem teraz, czy mamy dzień, czy noc. Dobra, zróbmy sobie 6, powiedzmy. Czyli teraz był dzień. To prześpimy się jeszcze raz. Tak, żeby przespać noc. No tu w sumie w nocy też jest bardzo jasno, więc ciężko jest odróżnić porę dnia. Dobra. Mam nadzieję, że jesteś dobrze wyposażony, tudzież wyposażona. Pojedziemy. No pojedziemy ogarnąć może tą dzwonnicę. A może nawet jeszcze to, jakby się udało. Dzisiaj. No zobaczymy. Uda się, to się uda, nie to nie. Aha, wsiadaj. Wsiadaj. Nie no, oni też mają jakieś prawo jazdy w Lejsach. Ty, ja nie w tą stronę mam jechać. Dobra, jedziemy. Lecimy na Szczecin, jak to mówią. Kuźwa, jak oni jeżdżą. Co oni, nie wiedzą, że mamy ruch prawostronny? Chyba sobie zapomnieli. Ups. Kuźwa. Jedź. Patrz, orel go zaatakował. Na szczęście nie mnie. Jakby mnie zaatakował orel, to bym się nie śmiał, nie? Ale jak tam jego, to spoko. Chociaż to był akurat spoko chłop, no bo to handlarz, nie? O, nasi. Ty, nasi też mają takie wozy. Ej. To ja też chcę. Gdzie jest ta? A nie, jeszcze. Dobra. Tu jest nasza baza. To nie jest ta Kairati przypadkiem? Nie. Aha, to jest ta, którą ostatnio odbiliśmy. W sensie dzisiaj. Dobra, a teraz jedziemy do tamtej dzwonnicy. Na wzgórzu zresztą. Większość tych dzwonnic tutaj, jak nie wszystkie, są na takich wzgórzach. Ty, a ja nie mam tej spluwy już? O chuj, a gdzie ona jest? No, to sending with help. Byle dziś. Uwierz mi, kobito, że jak jeszcze raz usłyszę Pagan Min, to będziesz miała Auschwitz z dupy. A ty chodź tu, kurna, trochę szybciej, co? No. Nie narzekaj, tylko chodź. No nie gadaj, że ten handlarz tam idzie. Co, życie mu niemiłe? Mamy dzwonnicę. Zobaczmy, czy ktoś tam jest, gdzieś. Z tej perspektywy.
Tak w sumie nikogo nie widzę. Nie ma tu nikogo? Co ty gadasz? No nie, Kobito. Pewnie, głośno się, Jay. Ściągamy to gówno od razu. A Jezus, nie to. Dobra, i jak ja mam tu wejść? Nie wiem. Odejdź, kobieto. Spalą się te drzwi? Ty, no jak ja mam tu wejść? Kopa po prostu? Nie, no coś ty. Tym to ja se mogę. Ty, to jak ja mam tu wejść? Autentyk. Za niski jestem. Ty, no jak ja mam tu wejść? Autentyk. Ja coś czuję, że te drzwi trzeba jakoś rozdupczyć, ale... Może ty? No nie. No to nie wiem, granat nie, to nie, to nie, nic nie działa. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Jak ja mam tam wejść do licha? Czekaj, tu miałem jakąś interakcję. A ty, tam jest kotwiczka. Tylko skąd ja mam się zaczepić? I czy ja nie jestem za nisko?
No nie. Nie wierzę. No właśnie nie wiem, what are they doing. Kto tu tak niby strzela? Nikogo nie ma. No ja chyba jakoś tą kątwiczkę muszę wykorzystać. Tylko ja jestem za nisko. A nie mam tu innej za bardzo opcji. Co teraz? Czy jest jakaś podpowiedź? No nie. No nie. Ty. Nie wiem, może jakoś tędyk? Ty, i co, uda mi się... Nie, no tędy się nie da wspiąć. Ty, a może po tej linie iść jakoś? Nie, no przecież to jest przegięcie. Nie. Nie da się iść po tej linie. To już wiem. Teraz jestem też za daleko. Jestem wyżej, ale jestem za daleko z kolei. O i takie, jak nie urok, to sraczka, no. A spróbuj mnie zaatakować, a cię usmażę. Ty, tam jest jakaś winda. Nie, to nie jest winda. To są nasi. Mogliby nam pomóc. Jak ja mam się dostać tam? Stój! Nie jest zainteresowana, żeby nam pomóc. Nie wiem, tędyk. Tu się coś swajcy. Jakoś tędy tam przejdę. Chyba nie. To nie wiem, mi się kończą pomysły. Czemu oni gadają jakieś propaganda people? Jak ja mam to dziadostwo przejąć? O kurwa! Już? Co za debil to podpalił? Bo na pewno nie ja. Kto tu napierdziela? Kurwa mać!
Ale ktoś ognisko zrobił. Jeszcze słowo i cię zastrzelę. Nie, no co ty nie powiesz, kobito? Pali się od 10 minut. Gin, szmaciarzu. Oddaj mi to, co moje. Jak ja mam się do chuja pankracego tam dostać? Nie wiem. Szczelna, bo po cichu łudzę się, że może coś spadnie i... Co? Zaszczelę cię zaraz, obiecuję. No. I spokój. Ty, nie wiem jak ja mam się tam dostać do cholery jasnej. Ale bym spadł. Ty, a właśnie, a idę jeszcze raz tam, do góry. Tam. I spróbuję coś jeszcze pokombinować stamtąd, ale... Ale wątpię. Jak ja mam się tam dostać? Wiecie co, jedyne co mi przychodzi tak naprawdę do głowy, to wziąć paralotnię i skoczyć tam z paralotni. To jest w sumie jedyny pomysł, jaki mam. Tylko nie chcę mi się już dzisiaj z tym kombinować. Więc chyba wrócimy po prostu do bazy. A tu się dalej pobawimy następnym razem. Bo nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie mam jakoś pomysłu. Na to, co tu zrobić. Taki strzał ostrzegawczy to był. Obejdę to jeszcze raz. Ja może tu? Nie, bo za tym zielskiem są kamienie. A jakbym tu spróbował pieprznąć granatę? Co to jest? Amo. Tak se leżało tu. Mogłem przysiąść, że wcześniej go tu nie było. Huh?
Ty. Ja pierdolę, tu jest drabina. Chodzę od 15 minut, kombinuję jak koń pod górę, a tu jest drabina. Trzymajcie mnie, bo nie wytrzymam normalnie. Ja to jednak kuźwa jestem, nie? A widzicie, ja chciałem się już poddać. Na dziś. A tu odpowiedź była tak oczywista. I rozwiązanie tego całego problemu, że aż normalnie mi wstyd. Ta kobieta idzie tu za mną? Ty, czekaj, bo tu jest jakaś skrzynka. Nie, ta kobieta chyba nie idzie za mną. A nie, jest tu gdzieś u góry. Ale dalej chyba nie ogarnę sobie. Ups, przeszedłem. Teraz. Po drugiej stronie da się tu jakoś, nie wiem. O! Tu jest wejście. Którędy na Giewont? No dobra, jestem tu, ale nic mi to za bardzo nie dało. Czemu tu nie mogę wyskoczyć? No już myślałem, że przeskoczy. Nie? Co? Co teraz? O, pięknie. P i M kny i E. Pięknie. Ja jebie. Jak ja mam się tam dostać do cholery? Czemu tu nie mogę wyskoczyć? To wygląda jak miejsce, gdzie powinienem móc skoczyć. Ty, a to nie jest... Nie muszę tej kotwiczki wykorzystać. To czemu jej nie mogę zaczepić? Odpowiedź brzmi, nie wiem i nawet się nie domyślam. To był cywil? Sorry. No nie, sam się podpalił, co za chłop. Kto mnie I see me? Dobranoc. O skurwysyn. Dobra, nie trzeba się nimi chyba za bardzo po prostu interestingować. O, patrz, od tej strony mogę użyć kotwiczki, ale tam już nie. To dopiero ciekawostka.
wojska. Co teraz? Dobra, jestem tu i... No i wyłączamy to gówno. Koniec. Koniec, panie, koniec. Także wracamy do najbliższego obozu. A najbliższy obóz jest tam. Więc jedziemy sobie... Oh my god! No, zjechałbym tą kotwiczką tam. Tylko jest jeden problem, zaskoczyłem. W sumie taki problem... Chyba nie problem. O. Co? Użyjemy sobie tej tyrolki. Mam nadzieję, że ta kobieta tu do mnie przybiegnie. Dobra. Przygrzmociłem prosto w ten betonowy. Co to było? Nie. To jeszcze mamy atak na koniec. Na nasz obóz. Niech się usmawia. Tutaj nie będę robił takich ognisk. Ze względu na to, że nie chcę robić tutaj za dużych zniszczeń. Dobra. O kurde, miałem nie robić zniszczeń. Ale może dzięki temu sami się usmażą. Masz w kochones. Dobra, udało nam się jakimś cudem. Ja pierdyle, masakra. Ale udało się. Dobra, koniec tego na dziś. Koniec i jeszcze raz koniec. No nic.
tyle ode mnie dziś. Zrobiliśmy misję fabularną. Odblokowaliśmy strażnicę i odblokowaliśmy dzwonnicę. Myślę, że wystarczy. Mam nadzieję, że spotkamy się tutaj za tydzień. No ale zobaczymy, jak to będzie. Życzę miłego dnia, miłego weekendu, udanego tygodnia przyszłego. Trzymajcie się i się nie puszczajcie. Do zobaczenia. Cześć. Pa, pa.